Marek Matuszewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 5., 6., 7. i 8. kadencji, został ponownie prezesem Zarządu Okręgu Sieradzkiego Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnikiem tej partii w okręgu wyborczym nr 11, obejmującym 12 powiatów. Marek Matuszewski ze Zgierza pełnił już tę funkcję w latach 2006-2014. Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, pan Jarosław Kaczyński, powierzył mi pełnienie funkcji prezesa Zarządu Okręgu nr 11. Jest to decyzja podpisana 14 stycznia. I od tego momentu, szanowni państwo, sprawuję tą zaszczytną funkcję. Za najważniejsze zadanie na najbliższe tygodnie Marek Matuszewski uznał przygotowanie struktur partii w 12 powiatach okręgu nr 11 do Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, który odbędzie się w czerwcu. Dlatego konieczny jest audyt struktur partii, który poprzedzi wybór delegatów na kongres. Przedstawił także sekretarza okręgu, którym jest Zbigniew Linkowski. Za jedno z najważniejszych zadań Marek Matuszewski uznał uporządkowanie spraw Prawa i Sprawiedliwości w powiecie sieradzkim. Nie ma pełnomocnika, bo pan poseł Łukasz Rzepecki złożył na moje ręce rezygnację. W związku z tym ja oczywiście spotkam się ze strukturą i mianuję nowego pełnomocnika, aby tutaj struktura powiatu sieradzkiego pracowała sprawnie. Być może będzie nim Rafał Matysiak, były pełnomocnik w powiecie sieradzkim, wiceprezydent Sieradza, na którym ciążyły zarzuty prokuratorskie w sprawie sfałszowania podpisów podczas kampanii wyborczej. Rafał Matysiak został oczyszczony z tych zarzutów, więc może ponownie zostać szefem PiS w powiecie sieradzkim.